Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Szachowej Kawki. Mam dzisiaj przygotowane dla Was trzy pozycje, które chciałbym Wam pokazać. Mam nadzieję, że wiedza, którą dzisiaj się nauczycie, pomoże Wam zdobyć jakieś kilka punktów w swojej karierze szachowej. Także zaczynamy. Pozycja, którą widzicie, to pozycja hetman na wieżę i pionka. Bardzo często wydawać by się mogło, że taka pozycja jest remisowa ze względu na fakt, iż biały król nie ma łatwego dostępu do pionka na e6. I czarny król będzie sobie chodził dookoła tego pionka, wieża będzie chodzić z pola d5 na f5. I tak naprawdę ciężko jest zrobić białym progres. Kiedy tego typu pozycje są wygrane, kiedy remisowe? Generalnie zasada jest taka, że aby strona słabsza miała szansę na remis, są dwa przypadki. Jeden przypadek to właśnie ustawienie tak zwanego fortressu albo takiej bariery, barykady. Drugi przypadek to przypadek, gdzie wieża znajduje się za pionem i pion jest już na szóstej linii. Jeżeli na przykład gramy białymi i na trzeciej adekwatnie, jeżeli gramy czarnymi. Jest to sytuacja, w której strona słabsza zachowuje szansę na remis. Natomiast kiedy ta barykada będzie działać, a kiedy nie będzie działać? Zasada jest teraz następująca. Otóż jeżeli pionek znajduje się na linii, tak jak widzicie w tym przypadku, szóstej, piątej, czwartej, to strona silniejsza wygrywa. Jeżeli natomiast pionek znajdowałby się na polu e7, czyli na linii drugiej, bądź siódmej od strony czarnych, to jest to pozycja remisowa. Nie na każdym polu, aczkolwiek jeżeli pionek znajduje się w centrum, to taka pozycja jest remisowa. Przyjrzyjmy się więc schematowi, jak białe powinny wygrywać, próbować wygrywać tą pozycję, jak czarne powinny się bronić i spróbujmy wyciągnąć jakieś wnioski. W pozycji na diagramie jest ruch białych i prowadzi tu wiele dróg do zwycięstwa. Nie ma tak naprawdę większego znaczenia, czy zaczniemy od ruchu hetman h7, czy zaczniemy od ruchu na przykład król f4. Chodzi nam o schemat. Po król f4 wieża daje szacha, król sobie idzie na g4, wieża wraca. Hetman h7 i tak zostaje zagrany, ponieważ schemat wygrywania będzie polegał na tym, że hetmanem będziemy atakować króla od tyłu. Właśnie dzięki temu, że są tam dwie linie, a nie jedna, mamy wystarczająco dużo przestrzeni do tego, by atakować króla i wymusić ruchy, które nie chce grać. W tym przypadku można by zagrać kilka ruchów. Moglibyśmy zagrać król E8, moglibyśmy zagrać król F6, może nawet król D6. Chyba najbardziej takim uporczywym ruchem, albo takim ruchem, który może stworzyć najwięcej problemów, jest mimo wszystko posunięcie król F6. Król E8 prowadzi do praktycznie identycznej pozycji. Gramy sobie hetman G8. Co mają zagrać czarne? Załóżmy król E7. Gdyby na przykład czarne zagrały posunięcie wieża F5, które też wygląda dość sensownie, no to po szachu król musi przejść na pole E5. Jeżeli poszedłby na pole G6, to następuje posunięcie hetman E7. Więc król idzie na pole E5. Gramy sobie hetman E7. I zobaczcie, że czarne mają problem z wykonaniem jakiegoś sensownego ruchu. Nie będzie to na przykład król D7 i otrzymujemy pozycję hetman C7, w której jest tak zwany zugzwang. Wkrótce czarne stracą piona. Do tej pozycji tak naprawdę będziemy dążyć. Także warto ją zapamiętać. Po król E6, po król F6 hetman G8, król E7, szach, król E8. Hetman atakuje piona, król idzie na D7, dajemy znowu szacha. Trzeba pobronić piona ruchem król D6. Hetman idzie na E8. Wieża F5. Szach. I teraz znowu atakujemy piona. Król znowu broni pionka i hetman C7. To jest dokładnie ta pozycja, o której wspominałem. I teraz, no co zagrać? Dwa ruchy tak naprawdę są do wyboru. Wieża E5 bądź król E4. Wieża E5 przygrywa szybciej. Król E4 troszkę wolniej. Różnica jest taka tak naprawdę, że po posunięciu wieża E5 szach, teraz hetman D6 następuje i jak widzicie czarne są w cugzwangu.
To znaczy, odejdziemy wieżą, białe zdobędą piona, odejdziemy królem, białe zdobywają wieżę. Więc król E4 jest najdłuższym przedłużeniem, najdłuższą drogą białych do zwycięstwa. Hetman D6, znowu atakuje piona, wieża idzie na E5 i tutaj można zagrać po prostu wyczekujący ruch król G3. Czarne są na posunięciu, mogą zagrać na przykład król F5, broniąc piona. No i teraz król jest w dość niewygodnym miejscu, król F3 białych, wymuszając ruch wieża D5. Hetman daje szacha od tyłu, król G6 i teraz możemy w końcu podprowadzić naszego króla. Mimo że wieża idzie dalej na F5, odcinając naszego króla, to po posunięciu hetman E7, zobaczcie, że jedynym sposobem na obronę pionka na E6 jest zagranie posunięcia wieża F6, po czym białe grają król E5 i ten pionek jest stracony. Gdyby tutaj oczywiście czarne zagrały posunięcie E5, no to po tym szachu trzeba zagrać wieża F6, no i znowu białe wygrywają pionka. Mamy pozycję, w której hetman walczy przeciwko wieży. Jak wiecie, pozycja ta jest wygrana, natomiast praktyka pokazuje, że nie jest to takie proste. W przeszłości zrobiłem też wideo na ten temat, dlatego zachęcam do zapoznania się ze sposobem, jak wygrywać tą końcówkę, by i wiedzieć, do czego dążyć. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że każda tego typu pozycja jest wygrana dla białych. Otóż są sytuacje, i to jest jedna z nich, w których ta pozycja jest po prostu remisowa. Dzieje się to tak, dlatego że za pionkiem istnieje tylko jedna linia, nie dwie, nie trzy, i przez to hetman nie ma za bardzo dostępu od drugiej strony, by atakować króla. I król będzie w stanie chować się od szachów, natomiast wieża będzie cały czas sobie chodziła pomiędzy polami D6 i F6. Przykładowa gra może wyglądać mniej więcej tak. Hetman H7, król odchodzi sobie na D7, hetman F6, szach. Oczywiście tutaj nie odchodzimy na linię F, ponieważ dostaniemy wieża F6, dlatego musimy odejść na pole D5, kolejny szach. No i na przykład wieża F6. Hetman idzie na drugą stronę. No i wieża D6. Szach. No i super. Król sobie podchodzi i nie ma jak robić progresu. Nie ma jak przedostać się królem przez tą wieżę. A ta wieża po prostu będzie tylko sobie chodziła tam i z powrotem. Także taka pozycja jest pozycją remisową. Więc jeżeli jesteście w sytuacji, w której walczycie przeciwko hetmanowi wieża na pionek, i wasz pionek znajduje się na siódmej linii, pod żadnym pozorem nie pchajcie pionka do przodu. Chciałbym wam pokazać jeszcze jedną pozycję, a mianowicie sytuację, w której jest pionek bandowy. Wydawać by się mogło, że powinno być znacznie łatwiej stronie silniejszej wygrać tą końcówkę ze względu na fakt, iż wieża ma tylko jedno pole, na którym jest broniona przez pionka A6. Nie ma pola po lewej stronie. Więc to by mogło sugerować, że no tu powinno być trochę łatwiej. Teoria tego typu pozycji mówi, że gdyby pionek był na A7, to pozycja jest faktycznie przegrana. Natomiast w przypadku pionka A6 pozycja też jest przegrana, natomiast jest ona dość na tyle trudna, że arcymistrzowie na poziomie 2600 często, gęsto robili w tej pozycji błędy. I możecie zatrzymać albo zastanowić się chwilę i zasugerować ruch białych. W tej pozycji białe są w szachu, muszą odejść gdzieś królem. Pytanie, gdzie tym królem odejść? No dobrze. Oczywiście dość nieintuicyjny ruch w tej pozycji to ruch król A4. Pozwolę sobie zagrać posunięcie król A4. Ponieważ wydawać by się mogło, że król jest uwięziony, tak? Ta wieża, jak ten król ma sobie stąd wyjść? Ta wieża go tutaj ogranicza. I
Dlatego pod presją czasu, gdzie przeważnie rozgrywamy takiego typu końcówki, większość szachistów, nawet bardzo silnych szachistów, wybiera posunięcie król C4. Prawidłowym rozwiązaniem jednak jest posunięcie król A4. Okazuje się, że na przykład po posunięciu król A7 dajemy sobie hetmana na pole C6, ograniczając, zabierając trochę pól białemu, czarnemu królowi. Wieża wraca na B7. Dajemy szacha. Król odchodzi. Gramy posunięcie hetman D6. Oczywiście nie możemy zagrać teraz posunięcia król A5, bo nastąpi wieża B5. Więc gramy posunięcie hetman D6, atakując piona. Król broni. Teraz dajemy szacha na D4, czyli najpierw był szach na C5, teraz na D4. Król odchodzi. W końcu teraz jesteśmy w stanie podciągnąć naszego króla na pole A5. No i wygrywamy praktycznie pionka A6. Więc to jest droga do zwycięstwa. Natomiast okazuje się, że w tej pozycji bardzo łatwo popełnić błąd, na przykład grając król C4. I teraz to, co jako strona słabsza musimy pamiętać, że aby tą pozycję móc próbować remisować, to trzeba tak naprawdę tak długo jak to możliwe trzymać wieżę na polu B7, nie do końca grać wieżą na B5, jeżeli jest, nie ma takiego jakby powodu, tylko wykonywać ruchy królem. Spróbuję to zademonstrować. Gramy sobie król A7, zwolniliśmy pole B7, następuje szach, no i gramy wieża B7. I no właśnie, jak robić progres? Damy szacha, gramy królem. Wyczekujący ruch i tu, co jest ważne, gramy sobie po prostu królem B8. Praktyka pokazuje, że nawet taki ruch jak wieża B5 jest możliwy, aczkolwiek najprostszą drogą do zremisowania tego jest trzymanie wieży na polu po prostu B7, blisko króla. Król podchodzi na C5, król A7. Bardzo kuszącym mógłby być ruch wieża B5, ale wtedy król przechodzi na pole C6, a tego nie chcemy, nie chcemy go wpuścić tak blisko. No dobra. To znaczy król i tak pójdzie na pole C6, natomiast nie chcemy po prostu tą wieżą ruszać się z pola B7, jeżeli nie musimy. Król idzie na C6, król A8, hetman E8, król A7. I teraz nie ma za bardzo sposobu, jak przełamać tą obronę. To znaczy, możemy dać kolejnego szacha, król idzie na A8, możemy zrobić wyczekujący ruch, znowu król B8, znowu szach, król A7, hetman D8. Zauważcie, że teraz hetman zabrał wszystkie pola królowi, więc musimy zrobić ruch wieżą. No to teraz robimy ruch wieżą i hetman C6, żeby zabrać pole B7, natomiast po posunięciu wieża B6, król musi odejść, no i gramy wieża B5. Nie ma jak w tej pozycji zrobić progresu. Także warto zapamiętać tą technikę, że przy pionku bandowym generalnie pozycja jest remisowa, jeżeli król nie jest na linii piona bandowego. Tylko trzeba po prostu trzymać tą wieżę blisko króla i w momencie, gdy jesteśmy zmuszeni ruszyć wieżą, no to ruszamy na pole B5. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogły te pozycje Wam zrozumieć sposób obrony, jak również sposób zwycięstwa w tej sytuacji, gdzie jest taki imbalans na szachownicy, sytuacja z nierównym materiałem. Życzę samych zwycięstw i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.